taka jest styczna w punkcie A do okręgu o środku O. Punkt B leży na tym okręgu i miara kąta AOB jest równa 80 stopni przez punkty O i B poprowadzono prostą, która przecina prostą k w punkcie C. Zobacz rysunek. Miara kąta BAC jest równa. I tutaj nie będą nam potrzebne, wzory. Maksymalnie wam to przybliżam abyście mogli zauważyć, że przede wszystkim w tym miejscu i w tym mamy do czynienia z promieniami, czyli jak tu jest promień, tu jest promień, to oznacza, że jest to trójkąt równoramienny. A trójkąty równoramienne mają przy podstawach te same wartości. No to suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Odjąć 80 stopni to stuwa. I ta stuwa jest do podziału na dwa kąty. To oznacza, że my tu i tu mamy 50 stopni. Ale my mamy się doliczyć miara kąta BAC, czyli tego leżącego przy A. I patrzymy, że to jest B. A, C. Czyli chodzi o ten fragment. My wiemy, że ten fragment wynosi 50 stopni. Ten cały kąt, zwróćcie uwagę na to, że to jest kąt prosty. Czyli musimy sobie zrobić 90 stopni, odjąć tą malutką miarę kąta, która wynosi 50 stopni, otrzymałem 40 stopni. I to jest kąt BAC, odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!